Oglądacie Państwo program Wolne Głosy. Tym razem zajrzymy za granicę wschodnią Polski, Białoruś. Żmicier Mickiewicz z telewizji Bielsat jest naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jak Białorusini reagują na pojawienie się w ich kraju podobno już 30 tysięcy żołnierzy z Federacji Rosyjskiej, którzy no przyjechali tam z ciężkim sprzętem po to, by co? By organizować ćwiczenia? Oni przyjechali, zdaje się, z głębokiej Syberii, ze wschodniego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej. Tak jest. Właśnie to, że te żołnierze w większości są z tego wojskowego okrętu wschodniego, to już po prostu mówi o tym, że nie są to takie zwykłe ćwiczenia, o których mówimy zwykle, jak to są jakieś takie zachody rosyjsko-białoruskie, no bo generalnie tam ćwiczyły te żołnierze z zachodniego tego okręgu wojskowego, no bo przecież oni tam stacjonują obok Białorusi, to oni zawsze ćwiczyli wspólnie z wojskami białoruskimi, a po co żołnierzom z tego wschodniego okręgu być tutaj na Białorusi, bo chociaż oni nie mają tam żadnych wspólnych eventów i tak dalej. Tutaj z drugiej strony musimy jeszcze powiedzieć, że w ogóle teraz na Białorusi nie patrzą ludzie na te ćwiczenia jako coś aż super dobrego, bo jeszcze w takiej sytuacji napiętej obok granic Białorusi, no i w ogóle tego napięcia militarnego na granicy rosyjsko-ukraińskiej, już po prostu chodzi o to, że to może stać takim elementem jakiegoś planu rosyjskiego, dlatego niepodległa prasa białoruska, no jakby większość Białorusinów tak patrzy na to oczywiście z podejrzeniem. Nie są aż tak zadowoleni. No plus jeszcze dodajmy do tego właśnie to, że ukrywają w ogóle skalę tych ćwiczeń. Oczywiście według informacji oficjalnej mówi się o 15 tysięcy żołnierzy, którzy będą ćwiczyć na kierunku zachodnim i 10 tysięcy żołnierzy, które będą ćwiczyć na kierunku południowym. To znaczy w ogóle w sumie to ich jest 25 tysięcy, jak już NATO mówi o 30 tysięcy żołnierzy, którzy już są na Białorusi, to już trochę inna skala i pokazuje trochę inne zaangażowanie Rosji. No i oczywiście to jest rzecz bezprecedensowa, to wcześniej nigdy takiej obecności rosyjskiego wojska na terenie Białorusi nie było właśnie w najnowszej historii. To przynajmniej znaczy, od czasu rozpadu Związku Sowieckiego. No i to tak. Rodzi pytanie, czy Białoruś jest jeszcze osobnym państwem od Federacji Rosyjskiej? No oczywiście, że Białoruś to jest osobnym państwem od Federacji Rosyjskiej i jestem głęboko przekonany, że Rosja nawet w obecnej swojej formie nie jest zainteresowana we wcieleniu Białorusi do swojej terytorii i tak dalej, bo widzimy, że teraz oni już się nauczyli, oni nie chcą jakiegoś tam dołączenia, no bo oni nawet Donbas do siebie nie dołączyli, bo przecież nawet dzisiejsza Białoruś to jest kraj z wielkimi problemami ekonomicznymi, które trzeba rozwiązać i tych ludzi po prostu trzeba czymś karmić. I to znaczy tylko spowoduje jakieś większe problemy rosyjskie, ale oczywiście oni chcą zwiększenia kontroli. Oczywiście oni chcą może jakąś obecność wojenną zaznaczyć na terenie Białorusi, bo teraz jest właśnie tak, że Rosja dużo powiedziała, ale nic nie zrobiła. Po prostu i nawet Zachód czeka od Putina na jakieś kroki, no co w ogóle dalej będzie. Oczywiście to najlepszym krokiem byłoby skończyć tą eskalację, ale Putin na to nie może pójść z tego powodu, że chce zachować swoją twarz. To znaczy naprawdę może się zdecydować na jakieś takie zostawienie tych wojsk rosyjskich, części tych wojsk na terenie Białorusi z tego powodu, że właśnie Łukaszenka o tym dużo mówi, że tutaj właśnie Łukaszenka sam wszedł właśnie w taką pułapkę, że swoją tą agresywną retoryką wobec Ukrainy i wobec państw zachodnich, to teraz wezwał właśnie Rosję i jak Putin powie na przykład, że no wiemy, że jest możliwość prowokacji ze strony Ukrainy, musimy zabezpieczyć południowe granice tak zwanego państwa sojuszniczego, no i to znaczy musimy zostawić tutaj kilka jednostek wojskowych właśnie dla zabezpieczenia dla obecności ich tutaj i dla zabezpieczenia tych granic południowych. I to tyle. I wtedy Łukaszenka nawet nie będzie... co wygaduje Łukaszenka ostatnio? Stawia się tutaj
w roli takiego wiceputina, że my tutaj razem będziemy walczyć, podbijemy Ukrainę, tu zaraz dojdziemy do Atlantyku, jak tylko będziemy chcieli. O co tutaj chodzi? A to właśnie jest klasyczna retoryka Łukaszenki, jego klasyczna taktyka. On w taki sposób on chce Putina przywiązać do siebie. On nie chce, chce nie zostawić Putinowi żadnego innego wyboru, tylko jak wspierać Łukaszenkę. I właśnie dlatego on tak mówi, że on wie, że w każdym razie Rosja będzie wspierała wszystkie sentymenty i wszystką retorykę antyukraińską i antyzachodnią. I właśnie dlatego Łukaszenko to wszystko gada, bo on dobrze to wie, że Putin zawsze popiera takie zachowanie swojego najlepszego sojusznika, można tak powiedzieć, swojego najbliższego satelity. I to znaczy on po prostu chce w tej roli zostać, bo właśnie Łukaszenka chce zachować swoją monopolię na... można tak powiedzieć, sojusz strategiczny z Putinem, żeby jeszcze otrzymać jakieś tam kasy i tak dalej, no bo on wie, że dla Rosji właśnie taka ta retoryka bezpieczeństwa, retoryka ta wojenna jest bardzo ważna i właśnie ten wizerunek wojenny też jest zwłaszcza bardzo ważny, to znaczy można to rozgrywać w swoich interesach ekonomicznych. Nie ma problemu z tym, że wspiera no jednak człowieka, który uwięził całą opozycję i ma taki, powiedziałbym, operetkowy, gdyby nie ten wymiar kryminalny tego reżimu, tak? No bo bicie, mordowanie ludzi, aresztowanie, trzymanie wielu lat w więzieniach, no to jednak śmieszne nie jest. No właśnie tutaj chodzi o to, że teraz w ogóle nie widzimy aż wielkiego wsparcia finansowego ze strony Rosji dla reżimu Łukaszenki. To jest takie wsparcie okazjonalne i nie jest to aż tak wielkie. To nie jest to, czego Łukaszenka chciał, bo nawet nie idzie rozmowy o tych 3 miliardów, 3 bilionów dolarów, które chciał otrzymać od Rosji Łukaszenka. O tej sumie nawet w ogóle nie ma mowy. To znaczy po prostu to jest Rosja korzysta się, właśnie nie wspiera Łukaszenka, a na razie się korzysta z jego głupot i z tej jego retoryki. No bo właśnie, dobra, my okażemy wam wsparcie, ale to wsparcie będzie w formie obecności rosyjskich wojennych na terenie Białorusi. I już jest, i już mają te tak zwane centrum ćwiczenia, centrum bojowe i ćwiczenia na terenie obwodu grodzieńskiego pod samą granicą z Polską. Też mają drugi ten sam centrum, tylko jego część jeszcze mieści się na lotnisku w Baranowiczach i już po prostu to jest. I właśnie w taki sposób to Rosja wspiera Łukaszenkę w sposób militarny i w taki sposób, który po prostu nie potrzebuje dużych wydatków, ale z drugiej strony wzmacnia obecność Rosji i kontrolę Kremla nad Łukaszenkiem. To przyjrzyjmy się jeszcze w sytuacji rosyjskiej. Tam jest taki słynny wiersz, piosenka, która zaczyna się od słów Chcet li ruskije wojny, czy Rosjanie tak chcą wojny. No i w tekście jest, że jednak nie chcą. A jak to wygląda tym razem? Na razie nie widzimy żadnych przygotowań do wielkiej wojny ze strony Rosji. Widzimy dużo gadki. I to, jak ja już mówiłem, to znaczy dużo gadali i myśleli, że Zachód się wycofa. A jak Zachód się nie wycofał, to znaczy muszą coś pokazać. I to właśnie takie zwiększenie kontroli nad Białorusią może stać właśnie tym czymś, co pokaże Putin w jakości takiego jakiegoś zdobytku właśnie z tej wojny, która się nie odbyła. I to myślę, że Ruscy nie chcą tak wojny i właśnie nie myślą o tym, że trzeba rozwiązać jakiś wielki konflikt militarny, bo mi tak się wydaje, że przecież tam planowanie strategiczne jest mniej więcej w porządku i oni już rozumieją, że jak Zachód po prostu się postawi, to znaczy Rosja będzie miała bardzo, bardzo duże problemy. To nawet okej, nawet jak jest możliwość zajęcia jakichś terenów, nawet jak mówimy o Ukrainie, to dobra, nawet jak oni zajmą połowę Ukrainy, to w jaki sposób to kontrolować? Bo to po prostu nie da się kontrolować w żaden sposób, jak jest społeczeństwo, które jest wrogie do ciebie nastawione. To po prostu wymaga takich zasobów i takich finansów, których na razie Rosja nie ma i po prostu nie może sobie na to pozwolić. My już widzimy naprawdę, jak Rosja boryka się z tym wcieleniem tego Krymu i jakie wielkie problemy ma już tam.
Nie mówiąc o jakichś wielkich terenach, które są wrogo nastawione. To znaczy Rosja może rozgrywać jakieś takie interesy taktyczne. Ja myślę, że tutaj chodzi raczej o to taki interes taktyczny. Oni myśleli, że Zachód się wycofa i teraz da się coś tam wynegocjować, ale wcale tego nie widać. I to znaczy mi się nie wydaje, że Rosja jakoś musi zacząć jakiś wielki konflikt, ale tutaj musimy podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, bo my to tutaj z państwem mówimy w sposób racjonalny, właśnie mówimy jakby, jakie jest podejście racjonalne. Ale wiemy, dobrze wiemy z historii, w ogóle z ostatnich lat, że Rosja i podejście racjonalne to nie zawsze są rzeczy, które idą w tym samym kierunku, tak delikatnie mówiąc. To znaczy nie można powiedzieć, że na 100% nic się nie wydarzy i nie można czegoś przewidywać aż tak skutecznie. Jak pan jako dziennikarz białoruski patrzy na inicjatywy polskiego rządu i te no, dość gwałtowne ostatnio wizyty zagraniczne, rozmowy z ministrami, łącznie z ofertą wysłania na Ukrainę broni, nie tylko broni tych pocisków, które są do, które mamy, które są do poradzieckich jednak systemów uzbrojenia, ale też najnowszych, bo wprowadzonych tak naprawdę 2 lata temu na uzbrojenie polskiego wojska pocisków antyprzeciwlotniczych. Mnie tak się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne z tego powodu, że Polska właśnie przyjmuje tą flankę wschodnią i tutaj musimy patrzeć już kontynuację tej polityki, którą jeszcze zaczął Trump wcześniej, wyznaczając Polskę i Rumunię na dwóch głównych takich proxy, głównych obrońców tej wschodniej flanki NATO w Europie. I to jest bardzo ważne z tego powodu, że właśnie to są państwa, którzy są na 100% osobiście zainteresowane w tym, żeby był spokój i żeby do żadnego wielkiego konfliktu nie doszło. I właśnie to zaangażowanie Polski pokazuje, że właśnie te problemy dla Polski są ważne i że Polska przecież chce grać jakąś rolę na poziomie międzynarodowym. To znaczy okazuje prawdziwe wsparcie dla Ukrainy, też okazało prawdziwe wsparcie dla narodu białoruskiego. To znaczy takie zaangażowanie Polski jest bardzo, bardzo ważnym na perspektywie nie tylko taktycznej, właśnie tu i teraz pokazać, że my wspieramy Ukrainę, jeszcze w perspektywie strategicznej. Mówimy o stworzeniu tego aliansu wojskowego, którym stało się wiadomo w zeszłym tygodniu, to znaczy Wielka Brytania, Polska, Ukraina. Jak do tego dojdzie, to już po prostu będzie coś poważne i to tutaj to pokazuje, kto jest zainteresowany właśnie w zachowaniu wartości europejskich, właśnie wartości jedynej Europy i jakby obronie tej Europy. Bo jak a po co Wielkiej Brytanii ten alians, jak pan myśli? Mi tak się wydaje, że to jest oczywiście z jednej strony to jest bardzo ważne, no to też kwestia wartości. To jest ważne pokazać, że właśnie Wielka Brytania szuka swojego miejsca teraz w polityce międzynarodowej, bo właśnie po wycofaniu się z Unii Europejskiej Wielka Brytania musi pokazać, że przecież prowadzi poważną i swoją właśnie politykę międzynarodową. I dlatego właśnie taka inicjatywa mi tak się wydaje powstała, ale z drugiej strony jeszcze ważne jest to, że też w Wielkiej Brytanii umieją liczyć interesy. I przecież Polska i Ukraina to są dwa wielkich kraje z perspektywnymi, potężnymi gospodarkami, gdzie mieszka dużo ludzi. I to właśnie tam można też zbudować potęgę dla swojego przemysłu obronnego. To też można robić wspólne projekty i to znaczy też można wykorzystywać jakieś przedsiębiorstwa i to znaczy też można realizować wielkie kontrakty ekonomiczne, wojenne. I to znaczy też udzielać to wsparcie wojenne, techniczne. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo właśnie wiemy, że Wielka Brytania zawsze myśli strategicznie i zawsze używa tego strategicznego podejścia. I moim zdaniem tutaj widzimy właśnie na 100% demonstrację tego podejścia, że to jest oczywiście rzecz wartościowa i wojenna, a z drugiej strony to też jest rzecz ekonomiczna. To znaczy zabezpieczyć potem swój przemysł obronny i oczywiście można nawet go rozwijać przy pomocy tych dwóch wielkich, potężnych państw, którzy mają też dobrą szkołę konstruktorską, gdy mówimy właśnie o niektórych zakresach tego przemysłu obronnego i właśnie się rozwijać w tym kierunku.
i postawić właśnie sprzeciwieństwo innym graczom na tym rynku uzbrojeń wojskowych. A jak jeszcze tutaj zobaczymy, że przemysł obronny Wielkiej Brytanii jest częściowo zintegrowany z przemysłem obronnym Stanów Zjednoczonych, to już po prostu widzimy tutaj może być taką jednolitą politykę, która naprawdę może w tym regionie zagrać no, tak strategicznie i na długi czas i mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne jak dla Wielkiej Brytanii, tak i dla Polski z Ukrainą. Bo właśnie przywiązując takie wielkie państwa do siebie przez wielkie kontrakty ekonomiczne, przez współpracę w zakresie przemysłu obronnego, to też już jest, można tak powiedzieć, swoją drogą taka gwarancja bezpieczeństwa. Bo wtedy, o ile oczywiście uda się tym razem powstrzymać reakcję czy agresję rosyjską. No to jeszcze jedno pytanie, bo ważnym krajem w Unii Europejskiej jest Republika Federalna Niemiec. Czy jej podstawa w tym konflikcie, którą dotychczas pokazuje, wpłynie na postrzeganie i wpływy tego kraju na wschodzie Europy? A mi tak się wydaje, że już po prostu to wpłynęło na spostrzeganie Niemiec na wschodzie Europy i w ogóle na świecie. Widzimy właśnie, jaką retorykę w stronę Niemiec prowadzi nawet kierownictwo Stanów Zjednoczonych. I właśnie widzimy te ruchy Wielkiej Brytanii, o których minutę temu gadaliśmy. To właśnie tutaj, że jak Brytyjczycy zobaczyli, że Niemcy i Francuzi, którzy musieli naturalnie mieć interes w rozwoju współpracy i udzielaniu wsparcia dla Polski i Ukrainy, tego nie robią, to wtedy Wielka Brytania tutaj wchodzi i właśnie ze swoim takim podejściem strategicznym właśnie przyciąga i przywiązuje te wszystkie te państwa do siebie. Robi tutaj swoje interesy. I to już po prostu pokazuje, że znaczy są państwa, którzy potrafią patrzeć strategicznie, potrafią planować, a są państwa po prostu, którzy pilnują tylko i wyłącznie swoich interesów i z którymi trudno się dogadać w takich rzeczach wartościowych. I właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, że dużo przez Niemcy też wcześniej mówiono o wartościach europejskich, a tutaj, gdy już dochodzi do właśnie obrony tych wartości i do takiej twardej postawy, to już po prostu zaczynają się różne inne rzeczy, pojawiają się na agendzie. I to mi tak się wydaje, że nie wpłynie to w bardzo dobry sposób w ogóle na postrzeganie Niemiec i Francji na poziomie międzynarodowym. Nie tyle, że w Europie Wschodniej, a po prostu w ogóle na świecie, bo teraz mi tak się wydaje, to jest ważny moment, gdy trzeba pokazać, że przecież to są wielkie gracze na poziomie międzynarodowym, którzy potrafią sami prowadzić swoją politykę i właśnie nie spróbować załagodzić agresora, jak to już się działo wcześniej w historii i wszyscy wiemy, do czego to doprowadziło. No dokładnie. Te lekcje z historii są aż zbyt wyraźne, przynajmniej w tym wypadku. Zmicier Mickiewicz, Telewizja Bielsat, był naszym gościem. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję również. A to był, proszę państwa, program Wolne Głosy, który kończymy. Zostańcie państwo jednak z nami o 18.30 program Dzisiaj, który dzisiaj prowadzi Piotr Kieraga.